Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kubik, dzisiaj witam was w pierwszym odcinku drugiego sezonu Deluxe Ski Jump 4 na moim kanale. I tak, przejdźmy do pucharu drużynowego. Austria, Czechy, Finlandia, Japonia, Kazachstan, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Szwajcaria, Słowenia. Takie są drużyny, ustawienia, proszę bardzo. No i zaczynamy, pierwszy konkurs w Wiśle. Dawid Kubacki, 130 metrów musi uzyskać. Dzisiaj pierwszy dzień, gdy sobie zainstalowałem Deluxe Ski Jump 4. Jak pamiętacie, grałem już w przeszłości. Ale skoki niezbyt mi idą. Na razie. Potem może lepiej będzie. O, Jakub Wolny, bardzo fajny skok. To jest seria próbna na razie. Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Piotr Żyła i potem Kamil Stoch. O Jezu, ale mi myszka zjechała. Bardzo mi myszka zjechała. Słabo. Słabo mi idzie. Dobra, Dawid Kubacki, teraz już się muszę skupić. W miarę dobre wybicie. Około 120 metrów. Ja tak się będę wychylał, bo tutaj mam mikrofon. Ja też tak mam, że jak samolotem latam, to sobie tak głowę obracam. Około 120 metrów. Szóste miejsce Polaków. Teraz Piotrek Żyła. Wiatr z tyłu skoczni. Upadek Piotrka Żyły. Siódme miejsce Polaków. Kamil Stoch. No mamy na razie kwalifikację do drugiej serii. Podobnie jak swoi koledzy z drużyny. Tak, siódme miejsce Polaków. Druga seria. 120 metrów w pierwszej serii Dawida Kubackiego. Teraz może być słabiej. Nie, o pół metra lepiej. Szóste miejsce. Jakub Wolny. 119,5 metra. Bardzo słaby skok w pierwszej serii. Teraz dobrze. 124 metry. Przesuwamy się na piąte miejsce. I Piotr Żyła. Upadek w pierwszej serii, lecz skacze teraz. Chyba za bardzo się położył na narty. Około 120 metrów. Lecz słabe noty, iż spadam na szóste miejsce. Kamil Stoch. 121 metrów w pierwszej serii. Spóźnione wyjście. Lecz bardzo pociągnął ten skok. 118,5 metra. Kończymy na szóstym miejscu. Kończymy na szóstym miejscu. I teraz przechodzimy do... Tutaj w ogóle wam pokażę, skoczę szybko. Wisła, Kusamo, Waldifiemy zamiast Nishin Tagił, Kringenthal zamiast Titize Neustadt, Engelberg, Lillehammer zamiast Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchen, Kłopie zamiast Innsbrucku, Bischofshofen, to jest turniej czterech skoczni, Park City zamiast Predazzo, Zakopane, Sapporo, Oberstdorf, Lahti, Willingen, Kringenthal zamiast Oslo, Lillehammer, Garmisch-Partenkirchen zamiast Trondheim, Wikersund, czyli Planica, tu jest Roer, też zrobiłem jako turniej czterech skoczni tak jakby, i Planica tutaj. Także zaczynajmy. Pierwszy konkurs w Wiśle, najpierw kwalifikacje. Tomek Pilch, 130,5 metra musiał skoczyć, lecz bardzo dobre warunki. Chyba zbyt się położył na narty. Nie, dobry... O Jezu, upadł. 130,5 metra Kamil Stoch potrzebuje, zobaczymy jak mu pójdzie. O wiele lepszy skok, bardzo dobrze teraz.
130 metrów. Pierwsze miejsce Kamila Stocha, ale mi się udało teraz. Niestety spadł na piąte. 133 potrzebuje Piotr Żyła. 40 numer startowy. Chyba za bardzo za góry poszedł, ale 126 metrów, 11 miejsce. I Kamil ma już kwalifikacje raczej. Jakub wolny. No, za bardzo do góry po wyjściu. Około 115-118 metrów. 117,5, 27 miejsce. Może nie mieć kwalifikacji. Kamil coraz bliżej. I Maciej Kot, 133 metry. Około metra na sekundę wiatr pod narty. I dobry skok. Ponad punkt konstrukcyjny, 126 metrów, 17 miejsce. Kamil ma kwalifikacje już. Teraz Stefan Hula. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Upadek niestety. Myślę, że tak będzie dobrze. I Dawid Kubacki. Oj, za bardzo do góry poszedł. Około 120 metrów skok. 122,5, 36 miejsce. Ma kwalifikacje. Czterech Polaków już ma kwalifikacje. No i czterech Polaków w konkursie, tak. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Dawid Kubacki. 51 kwalifikowało się. I Kamil Stoch, 130 metrów musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Chyba spóźnione wyjście z progu. Około 112 metrów, myślę, 115. Ósme miejsce mu to daje. Może nie mieć z tym wynikiem kwalifikacji do drugiej serii. Teraz Piotr Żyła. Bardzo daleki skok. Może nie tak daleki, żeby objąć prowadzenie, ale 128,5 metra za Markusem Eisenbichlerem. I teraz Maciej Kot, 134,5, by pokonać Michaela Heibecka. Zbyt do góry poszedł, teraz problemy w środkowej strefie. 114 metrów zaledwie przed Kamilem Stochem. I Dawid Kubacki, ostatni z naszych. 110 metr na sekundę. Podnarty wiatr, spóźnione wyjście z progu. To będzie krótki skok, około 100 metrów. 105. I mamy jednego Polaka, Piotra Żyłę, w drugiej serii. 128 metrów potrzebuje. O pół metra dalej w pierwszej serii. Dobre wybicie. I może objąć prowadzenie? Tak, jest. Jest pierwszy, identyczny skok jak w pierwszej serii. I kończy na piątym miejscu konkurs. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Piotrek. 45 punktów na konto w Polaka wpada. Reszta niestety bez punktów. No i tak to by wyglądało. Odcinek bardzo krótki, bo około 10 minut. No więc piszcie, czy chcecie trochę dłuższe, żeby na przykład po 3 lub 4 konkursy. Piszcie właśnie. No, więc zostawcie 5 łapek w górę, wtedy będę wiedział, że wam się podoba ta seria. Tak jak mówiłem, piszcie, czy chcecie trochę dłuższe, że na przykład po 4 konkursy w jednym odcinku. No na pewno będzie jakaś jeszcze seria Zerux Ski Jump 4, na przykład jakieś loty. No właśnie, albo na przykład zrobimy trzeci sezon jakby. Ten sam, 18-19, ale że skacze na przykład wszystkimi, albo z jakichś dwóch krajów, z Polski, na przykład z Austrii. Piszcie pomysły na serię z Deluxe Ski Jump. No a ja w tym momencie żegnam się z wami, dziękuję, że oglądaliście, trzymajcie się, do następnego, cześć!